Ponad 2 miliony uchodźców z Ukrainy przekroczyło już granicę Polski. Wielu z nich trafia do Wielkopolski i Poznania. Wyjechaliśmy do Polski wtedy, gdy nad naszym domem zaczęły latać rosyjskie rakiety. Mamy małe dziecko, 3-miesięczne. Musieliśmy się szybko pakować, nie wzięliśmy ze sobą nic, żadnej odzieży. Wzięliśmy pod rękę dziecko, wsiedliśmy do samochodu i przyjechaliśmy tutaj. Z okolic Doniecka przyjechałam autobusem, najpierw do Warszawy, a teraz trafiłam do Poznania. Co trzeba podkreślić, to to, że Polacy bardzo nam wszystkim pomagają, na każdym kroku. Część uchodźców trafia do prywatnych domów, ale wielu nie wie, gdzie udać się po przyjeździe do naszego kraju. Nie wiedzą też, co trzeba zrobić, jakie formalności załatwić, by móc tutaj funkcjonować. Informacji szukają w internecie. Z pomocą tym wszystkim, którzy szukają informacji, przychodzi poznański oddział TVP. Wprowadziliśmy pasek informacyjny, cyrylicą pisany, dla naszych gości z Ukrainy z informacjami, które wprost ich dotyczą. Pojawiły się już na naszej stronie internetowej rozbudowane informacje z najważniejszymi kwestiami, które każdego dnia dotyczą osiedlających się u nas czy zatrzymujących tylko na krótko Ukraińców. To jednak nie wszystko. Od dziś na naszej antenie 3 razy w tygodniu będzie emitowany program Nie stój obok, a w nim informacje dla Polaków, którzy pomagają ukraińskim gościom, a także informacje potrzebne dla uchodźców. Jak się dostać do lekarza, jak zdobyć numer PESEL, jakie są regulacje prawne, jakie miejsca i dla kogo w szkole i tak dalej, i tak dalej. Przy tym będą też ogłoszenia o pracy i ogłoszenia o mieszkaniach czekających na kolejnych przybyszów, bo tych przybyszów będzie wielu. Program Nie stój obok prowadzony jest w 2 językach, polskim i ukraińskim. Jego gospodarzem jest m.in. Ukrainka mieszkająca w Polsce Olga Kazymyrska. Teraz dużo uchodźców z Ukrainy i też potrzebują jakichś pożytecznych informacji, krótkich, szybkich, jakby na temat. Program współprowadzi Bartłomiej Pomianowski. Ten program bez wątpienia jest dla nas wyzwaniem, a to dlatego, że jest nas dwoje prowadzących. Jest Olga, która zna zarówno język polski, jak i ukraiński, natomiast ja ukraińskiego nie znam. I chociażby w momencie, kiedy wspólnie stoimy przed kamerą i każdy mówi swoją frazę, to ja nie mam bladego pojęcia, w którym miejscu swojej frazy ona jest. Więc no, muszę być bardzo czujny i szybko reagować na to, co się dzieje na planie. Emisja programu będzie w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 19:40. W naszej redakcji od kilku dni pomaga nam także Irina, dziennikarka z Charkowa. Nagrywa m.in. rozmowy z ukraińskimi uchodźcami. Marcin Wróblewski, Teleskop.